Dzisiaj strasznie gorąco. Szukamy medytacji z gongami, która nie ma. Ale impreza jest dzisiaj otwarta. Twoje walizy? To jest taki specjał. Nie wiem, czy to pić, czy nie. Wygląda okropnie. Mąka kukurydziana, kakao i woda. Wygląda strasznie. Pachnie spoko. Co? Smakuje dobrze, gasi pragnienie. Prawda? Mhm. Dawaj. Michelada, cerveza, con sal, limón, tomato en salsa. Czyli piwo z limonką, z solą, sosami, salsą, pomidorami. Wszystko razem zmiksowane. Może 2% ma. Przepyszne. Tutaj biuro łóżkowe zaowocowało. Nasza jest w pracy, ale wczoraj zakupiliśmy bilety do Villa Ramosa. Będziemy jechać całą noc od jutra wieczorem. Potem poszwędamy się cały dzień aż do wieczora i pojedziemy kolejną całą noc do Cancun. Po czym... Z Cancun pojedziemy 2,5 godziny autobusem do miejscowości. Nieważne, na Holbox. Tak, z której będziemy wypływać na Holbox. Będziemy tam płynąć pół godziny. Jakoś tak. Tak, posiedzimy na Holbox parę dni. Będzie to nasze pożegnanie z Meksykiem, rajskim wybrzeżem karaibskim i białym piaskiem. Po czym wrócimy do Cancun, gdzie wystartujemy, jeśli będziemy mieć dobre testy, do Frankfurtu. A z Frankfurtu flexibusem do Wrocławia, a z Wrocławia pociągiem do Opola i prawdopodobnie, jak nam dopisze szczęście, to będziemy 2 sierpnia rano w Opolu. Jeszcze z ciekawostek, równe 2 miesiące temu wylecieliśmy do Meksyku, a dzisiaj kupiliśmy. Czyli łącznie podróż będzie... 2 miesiące i 2 tygodnie, czyli w sumie 2,5 miesiąca. Mało, dużo. Dla nas trochę mało, ale mamy inne plany teraz, więc nic straconego. Jeszcze pewnie tu wrócimy na Święto Zmarłych.
chociażby. A to moja nowa czapka wczoraj. A zaraz? Mirunia zabiera mnie na zakupy. Tak, gdzieś tu była kasa. A, gdzieś tu była kasa. Patrz, jaki żółty, u nas, nie wiem, to są